Hej, tu Josyn z Vietnam Vlog. Napisaliście w ankiecie, że najbardziej chcielibyście zobaczyć nasze codzienne życie, dlatego dzisiaj zabierzemy Was na nasz obiad albo kolacyjkę, w zależności jak to interpretuje godziny, plus wybierzemy się do sklepu, który jest miksem Rossmana i sklepu Wszystko po 4,50. Do zobaczenia na miejscu. Dzisiaj postanowiliśmy na obiad, albo raczej kolację, wybrać się zjeść danie typowe dla Hanoi, które ponoć powstało tutaj, gdy jeden z właścicieli Pho skończył mu się bulion po prostu i została tylko wołowina, niepocięty makaron i sałata plus kolendra. No i stwierdził, że zrobi nowe danie i okazało się tak pyszne, że od teraz jest wiele miejsc serwujących właśnie Pho Quan. Zapraszamy do środka. Menu w restauracji jest tylko poprzez QR kod. Sporo w sumie kawiarniach i restauracjach teraz tak jest. Więc jak widzicie, Wietnam jest dosyć nowoczesny. I tutaj macie menu. And what we ordered? My zamówiliśmy Pho Quan za... What's the price? 75K. A, 75 tysięcy dongów za porcję. Pho Quan? To po prostu ten sam makaron, który używa się do robienia zupki pho, tylko nie pocięty. I w środku zawija się wołowinę i sałatę. No i dostajecie do tego taki sosik z sosu rubnego, octu. Do tego oczywiście, jak ktoś jest chętny, to może sobie dorzucić chili do środka. Albo wycisnąć kumkwat. Ja akurat nie lubię, więc zrobimy bez tego. Moczycie. W tej restauracji serwują też jeszcze jedno danie, które nazywa się Fon. I spójrzcie, to jest ten sam makaron, który tutaj mamy zwijane te zioła i wołowinę, ale zamiast tego jest smażony i wtedy rośnie i robią się z tego takie poduszeczki i do tego dodają wam sos z wołowiny. And this is water spinach, or what is it? I z jakiejś zieleniny, plus cebulki i pomidorki. No i zawsze bierzecie sobie kawałeczek tego do miski, plus trochę tego. No i macie przepyszne danie. Ale chrupkie. Pojechaliśmy z Lin na małe zakupy do domu, żeby uzupełnić trochę sprzętu. I zobaczmy, co tutaj mają. Spójrzcie, tutaj cały dział z klapkami. W Wietnamie każdy balkon, każda łazienka ma własną parę klapek do noszenia, czyli każde domostwo musi posiadać 20 par kapci. Do tego nożyczki. Może wygląda normalnie, ale dlaczego to jest na dziale kuchennym? Ano dlatego, że w Wietnamie wiele rzeczy jak koperek, chili, mięso tnie się nożyczkami, a nie nożem. No, muszą być też dziesiątki różnych patyczków do wyboru. Tutaj jakieś jajka. Nie wiem w sumie, co to jest, ani do czego to służy. Jak wiecie, to napiszcie. A, to pojemniczki na wykałaczki. To poznaję. Kubeczki. A, patrzcie. To są takie osuszacze na szklanki. W Wietnamie praktycznie w każdej chacie mają coś takiego, żeby szklanki nie przylegały, wiecie, mokrym dnem do podłogi, tylko po umyciu wiesza je się na coś takiego. Całkiem praktyczna rzecz. Tu macie różne designy do wyboru. Tutaj bardziej ubogie. O, no jak zwykle, w Wietnamie lubią złoto, więc nawet na chusteczki muszą być fancy pudełeczka. To często widzę w hotelach, które chcą uchodzić za luksusowe. Tutaj chyba nic ciekawego nie znajdziemy. O, tutaj kolejne opakowania. Te mi się bardziej podobają na chusteczki. W sumie w Polsce też moglibyśmy stosować coś takiego. Znacznie ładniej wygląda niż chusteczki po prostu w papierowym pudełku zostawione. A tutaj macie taki pojemnik na papier toaletowy, żeby też się fancy wyglądało.
Ah, and what is this? This is to collect money or for something else? The pig, pig's day? Yeah. A patrzcie, dawno tego nie widziałem w Polsce. Kiedyś było popularne świnki, skarbonki. Już chciałoby się taką kupić i zacząć oszczędzać. Jeszcze więcej świnek. A to są koperty, w których daje się dzieciom tak zwany lucky money, czyli szczęśliwe pieniądze. Dzieciom i rodzinie. Nie dajecie dosłownie, tylko macie dedykowane koperty. U nas w Polsce w sumie mogłoby się to przyjąć, jak na urodzinki czasem się hajs wręcza. O, te najlepsze. Jakbym jakiś zwitek z sekretną wiedzą komuś przekazywał. Za złotówkę chyba 10 kopert. O, tu jeszcze mamy trochę sprzętu, którego w Polsce się nie widuje. Czyli cały dział rice cookerów, maszynek do gotowania ryżu. Plus w Wietnamie często nie ma kuchenek wbudowanych gazowych ani elektrycznych, więc coś takiego trzeba sobie kupić do mieszkania. O, tu dla kolekcjonerów Lego unikalne podróbki. To chyba nam się może przydać w jakimś przypadku awaryjnym, gdyby coś niechcianego się pojawiło u nas. O, jakieś kubeczki dla bobasów ze smaczkiem, czy nie? Mydło z mleka ryżowego. To ciekawostka. Czegoś takiego u nas nie widziałem. A to pożyteczna rzecz. U nich to stoliczek, ale tak naprawdę można by to kupić, żeby zdrowiej dwójeczkę robić. Wsadzacie sobie pod nogi i kolana są wyżej. To też ciekawie wygląda, ale nie wiem, co to jest. Jak wiecie, to dajcie znać. Wygląda trochę jak urna na prochy. How we go back? No, teraz zakupy zrobione i trzeba to jakoś dowieźć do chaty. I take it here or put on the back? To chyba jednak nie damy rady tego tutaj wsadzić, więc Lin będzie musiała to trzymać na skuterku. Huh? Yeah, I'm holding. Yeah. That's how you sit. Tak siedzicie z zakupami. Teraz pora na 10 km drogi. No może 5. Udało nam się bezpiecznie zajechać. Nie wiem, czy znacie ten drobny trik, ale skuterki mają tu takie bodźce, o które zahacza się kaski. Put, inside. I teraz jak zamykacie, to nikt was nie może ukraść, jak zostawicie motor na parkingu. Także piszcie, co chcielibyście jeszcze zobaczyć u nas na kanale i do zobaczenia w następnym odcinku.